Początek lat 90. stworzył niesamowitą szansę dla przedsiębiorczych Polaków. Setki tysięcy osób zaczęło zakładać własne firmy. Jedną z takich osób był Michał Sołowow, który za pieniądze zarobione na studiach założył własną firmę budowlaną. Po latach sprzedał ją z dużym zyskiem i zaczął budować i inwestować w nowe firmy. Dziś z majątkiem wycenianym na 16 miliardów złotych jest najbogatszym Polakiem. I choć ma tyle, że nawet gdyby chciał, to by nie zdążył tego wydać, to wciąż mu się chce. Otwiera nowe projekty biznesowe, dokonuje spektakularnych przejęć, porywa się na przełomowe technologie, jak choćby najnowszy projekt, czyli budowa małych reaktorów jądrowych. Nam podczas PB Spin opowie o tym, jak i dlaczego osiągnął sukces w biznesie, jakich rad udzieliłby przedsiębiorcom początkującym, ale też i doświadczonym. Zapytam go także o najlepsze i najgorsze inwestycje w życiu oraz jakie wnioski z nich wyciągnął. Zapraszam na rozmowę z Michałem Sołowowym. Dzień dobry Panie Michale, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do udziału w PB Spin, tym bardziej, że złapaliśmy Pana na urlopie. Będziemy rozmawiać o Pana spektakularnych osiągnięciach biznesowych, ale zacząć chciałbym od samego początku. Dlaczego Michał Sołowow został biznesmenem? Od małego tak miało być? Ja no, jako dziecko miałem marzenie takie jak wszyscy, prawda? Przede wszystkim chciałem być sportowcem i to było moje zawsze największe marzenie, no bo kochałem wszystkie gry z piłką, zresztą do dzisiaj je kocham. Potem miałem marzenie zostać kierowcą tira, bo wtedy w latach 70. ojciec mojego kolegi był kierowcą tira i wydawało się, że to jest naprawdę szczyt szczytów. Jeździł po prostu na zachód olbrzymią żółtą ciężarówką Renault, przepięknie wyglądającą. W międzyczasie strażakiem, policjantem, myślę, że tak jak wszyscy. Co poszło nie tak, że nie został pan kierowcą tira ani strażakiem? Nie, wszystko poszło, poszło tak. Polska się zmieniała, ja się zmieniałem z Polską. Raz, że dorastałem, dwa, Polska stwarzała różne możliwości i ja po prostu te możliwości eksploatowałem. No, ale treścią mojego życia, że tak powiem, w szkole średniej był absolutny sport. To była główna treść mojego życia. Mimo, że mama mnie zmuszała do różnych rzeczy, jak na przykład do uczestniczenia w olimpiadach fizycznych czy matematycznych, jednak pewno gdyby nie ona, to w ogóle trudno by mi było skończyć studia, bo zawsze mnie pilnowała. Ja nie jestem szczególnie systematyczny, niestety. No i w jakimś momencie po prostu zacząłem... Wie pan co, zostałem, bo byłem szefem samorządu szkolnego, będąc w pierwszej klasie szkoły średniej, a w podstawówce chyba też przez rok. I w konsekwencji zostałem szefem sklepiku takiego naszego szkolnego w Hance Sawickiej. I to był mój pierwsza moja edukacja biznesowa. I prowadziłem ten sklepik chyba przez półtora roku. Naprawdę fajna przygoda z kolegami. Mogliśmy się spóźniać na lekcje i nie byliśmy pytani, no bo zamykaliśmy sklepik, tak? I trwało to długo, dopóki jeden z moich kolegów był nowy nauczyciel historii, bardzo młodo wyglądający, no i dochodzili się przy ladzie o coś i ten kolega ścisnął mu pączka w takich szczypcach, które miał do podawania. Drzem wybuchł na tego nauczyciela i skończyła się nasza przygoda ze sklepikiem, tą techniką. Ale tak naprawdę to drugą moją pasją oprócz sportu były samochody i one w sumie ukształtowały w jakimś sensie moje życie. Z tej pasji do samochodów w jakimś momencie to był okres, kiedy dało się wyjeżdżać za granicę, czyli początek lat 80. po stanie wojennym te kolejne lata dało się wyjeżdżać za granicę. Więc mój kolega pojechał do warsztatu w Niemczech, kolega z grupy, no i dobrze zarabiał. Ja pojechałem po raz pierwszy, większość czasu spędziłem zrywając wiśnie, a nie naprawiając samochody, ale potem zacząłem naprawiać samochody, on mi polecił, znalazłem pracę w tym samym warsztacie i jeździłem tam chyba 3 lata z rzędu. Najdłuższy okres taki, powiedziałbym finalny, to było 8 miesięcy już po skończeniu studiów, a jeszcze przed obroną. No, zarabiałem bardzo dobre pieniądze, 12 marek na godzinę, zdecydowanie netto, prawda? 120 marek dziennie. Dźwignia była olbrzymia. W tym czasie moja mama, będąc wicedyrektorką szkoły, zarabiała 40 marek miesięcznie. Więc ta dźwignia była po prostu kolosalna w tych czasach.
kolosalna. No i zacząłem też, ponieważ reperowałem samochody, zacząłem je kupować. Tak? Najpierw kupiłem pierwszy samochód w Niemczech, potem zacząłem kupować samochody w Polsce i remontować je. Taki miałem part-time job, tak? Czyli oprócz koszykówki, chodzenia na studia, no to jeszcze kupowałem samochody, jechałem do Warszawy, kupowałem coś trochę zniszczonego albo po wypadku, remontowałem, zaprzyjaźniłem się z kilkoma fajnymi kolegami, którzy mieli warsztaty blacharskie, więc trochę u nich pracowałem, odrabiając to, co robiłem przy tych samochodach, a równolegle remontowałem swoje własne samochody. No i po prostu to był naprawdę niezły biznes wtedy. Także dobrze zarabiałem i to dobrze funkcjonowało. No ale potem przyszedł moment taki, powiedziałem, sprawdzam, czyli skończyłem w końcu te studia, potem ostatnim wyjeździe, mama mówi, synu, no nie możesz się zajmować handlem samochodami, bo to jest niepoważne. Musisz robić coś prawdziwego i solidnego. I miałem takie doświadczenia ze spółdzielni Żaczek, gdzie moi koledzy pracowali na różnych przedsięwzięciach i zarabiali bardzo dobre pieniądze, bardzo dobrze to było płatne. No i zacząłem od tego, że założyłem firmę, jednak nie w obszarze mechaniki samochodowej, tylko zajmującą się budownictwem. Ponieważ uznałem, że to są większe rzeczy, jeszcze większe rzeczy, no i trochę mama mnie zniechęciła do dalszego handlu samochodami, a właściwie takie zdarzenie śmieszne, bo miałem taki moment, że kupiłem bardzo dobry samochód, to wtedy był Fiat 132 2 litry. No i przyjechałem nim na ulicę Mazurską, gdzie mieszkaliśmy w bloku, no i w dzienniku telewizyjnym pokazywali warszawskich spekulantów, którzy jeżdżą luksusowymi samochodami, no i to były właśnie Fiaty 132. No i mama mi wydała polecenie, synu, idziesz na dół, zabierasz ten samochód spod bloku, zaprowadzasz go na parking i nigdy więcej nim tutaj nie przyjeżdżasz. No więc zresztą w tych czasach taka pozycja kogoś, kto handluje, to była troszeczkę traktowana przynajmniej przez starszych ludzi, no, pejoratywnie, prawda? No i zacząłem działalność w obszarze budownictwa. Okazało się, że to jest straszliwa dziura, znaczy nie ma nic, tak? Nie ma materiałów budowlanych, nie ma jakości, nie ma robocizny, natomiast jest mnóstwo zleceń, które można dostawać, więc ja po chyba 6 miesiącach działalności wygrałem taki kontrakt na budowę pałacyku przy hotelu w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie inwestorem była gromada. I w konsekwencji przy tym kontrakcie Energopol Czelak dowiedział się, że jest taki prywatny przedsiębiorca, więc dostałem kolejny duży kontrakt na budowę osiedla eksploatacyjnego przy zbiorniku Wióry. I ten drugi kontrakt był już na tyle duży, że jak przywieźli dokumentację naszego biura, to ona się w tym biurze po prostu nie zmieściła. Więc musieliśmy zmienić biuro. Bo mieliśmy 1,5 pokoju, tak, umownie. Musieliśmy zmienić biuro i potem ta historia, to były czasy zupełnie inne niż dzisiaj. To znaczy było absolutne społeczne przyzwolenie dla przedsiębiorczości, a wręcz na odwrót poparcie, tak. Konkurowało się też z państwowymi firmami, które miały niesamowite struktury kosztowe. Koszt robocizny był nieistotny, to znaczy koszt robocizny w kontrakcie to było 5-8%. W związku z tym wydajność również nie była priorytetowa, tak? Przede wszystkim liczyły się materiały budowlane, które stanowiły o koszcie tego zadania. No i po prostu trzeba było mieć te materiały budowlane, co było naprawdę nietrywialnym wyzwaniem. Ale spotkało mnie wiele bardzo sympatycznych rzeczy w tym okresie. To nie był absolutnie czas, w którym funkcjonowały jakiekolwiek łapówki, tak? Również pozytywne z punktu widzenia podatków, zmian podatkowych, ale też podejścia urzędów podatkowych do podatnika. Naprawdę taka wiosna ludu w biznesie, prawda? Całkowite odnowienie. Przejście z tej ciemnej strony mocy na tą jasną stronę mocy. Nie wiem, czy pan kojarzy taką informację, że 2 miliony firm powstało na przełomie roku 88, 9, 90. To znaczy, że 2 miliony Polaków zdecydowało się wziąć sprawy w swoje ręce i to legalnie, prawda? Postanowili założyć firmę. To prawda, zaczynało wtedy setki tysięcy, jeśli nie miliony polskich przedsiębiorców, ale nie wszystkim się udało, poszczęściło. Jak pan patrzy wstecz, to co zdecydowało, że Michał Sołowow osiągnął taki sukces? To strasznie trudne i powiedziałbym przekrojowe,
Przekrojowe pytanie. To jest standardowa sytuacja. To znaczy, wszędzie na świecie startuje mnóstwo przedsiębiorców w danej branży, są tacy, którym się udaje, ogromnej większości się nie udaje, tak? Albo udaje się średnio. No ale na pewno wiemy, że ludzie, którzy osiągają sukces, muszą być zdeterminowani, muszą naprawdę chcieć. Muszą chcieć codziennie. Muszą walczyć z przeciwnościami losu, chcieć je rozwiązywać. Muszą być gotowi do ciężkiej pracy. Myślę, że muszą mieć też jakieś zdolności przywódcze. Nie da się, szczególnie w małych organizacjach, sprocesować wszystkiego. Potrzebne jest zaufanie, potrzebne jest zaangażowanie, potrzebny jest zespół, który wierzy w wspólny sukces. Ja miałem to szczęście, że jak zacząłem prowadzić swoją firmę, to zacząłem zatrudniać kolegów z grupy. Był taki skrajny moment, gdzie na grupę 22-osobową 18 chłopaków z tej grupy pracowało w naszej firmie. I to było, to była bardzo duża przewaga, tak? Znaczy, znaliśmy się, lubiliśmy się i te wtedy nieistniejące funkcje kontrolne były zastępowane po prostu zaufaniem. Byłem pewien, że wymieni pan skłonność do ryzyka, bo stereotypowo w przedsiębiorcach mówi się, że to ludzie, którzy mają nadzwyczajną skłonność do ryzyka. No, na pewno. Na pewno. Chęć do rywalizacji bardziej. Chęć do rywalizacji. Oczywiście na tym poziomie rywalizacji to jest też podejmowanie określonego ryzyka. Takie trochę życie na krawędzi, ale nie w kategoriach prawnych, tylko w kategoriach wyzwań, które nas spotykają. Zdecydowanie tak. Podejmowanie się zadań, o których człowiek nie jest przekonany, czy nie zastanawia się, czy będzie w stanie je zrobić, tak? Po prostu wierzy, że to się stanie, mimo że nie ma żadnych przesłanek co do tego, że to się uda, prawda? No a potem szukanie wszelkich możliwości, żeby się to udało. Wspomniał pan o cechach przywódczych. Jedni są takimi liderami, takimi szefami, za którymi ludzie idą w ciemno, innym się to nie udaje. Jakie cechy ma pana zdaniem dobry przywódca, dobry lider, dobry menedżer? Co decyduje, że ktoś nim jest albo nie jest? Wie pan, wiele z tych cech oczywiście jest niemierzalnych i są bardzo różni liderzy, którzy potrafią pociągnąć za sobą zespoły i tworzyć te zespoły ludzkie. Ja myślę, że jednym z bardzo ważnych kryteriów, takich pierwotnych, jest sprawiedliwość, uczciwość w ocenie, co jest bardzo trudne. Czyli uczciwe ocenianie siebie, swoich współpracowników, utrzymywanie tych samych kryteriów oceny w stosunku do wszystkich. Szczerość w tych ocenach, tak, ale w ogóle szczerość w ocenach jest bardzo istotna. Ja napisałem dawno temu 10 przykazań takich naszych biznesowych, które staram się, no oczywiście z niewystarczającym skutkiem, ale staram się je wprowadzać. I te 10 przykazań to jest taka kwintesencja tego, jak się zachowywać, żeby być liderem na każdym poziomie. Bo liderzy to nie są tylko ci, którzy są na froncie tych firm, tak? Ci liderzy są potrzebni, szczególnie w większych organizacjach, na wielu poziomach. Ktoś musi zmotywować zespół sprzedaży, ale ktoś inny musi zmotywować zespół w produkcji. Zespół sprzedaży zorientowany zdecydowanie projektowo, akcyjnie, zespół w produkcji zorientowany procesowo. Zupełnie inni liderzy są potrzebni w tych dwóch obszarach, ale zdecydowanie są potrzebni liderzy. Więc dobra firma składa się z wielu liderów. W ogóle umiejętność budowania zespołów jest, powiedziałbym, krytyczna. I jedno z tych 10 przykazań dotyka tego obszaru, tak? Czyli pozwalamy ludziom popełniać błędy. Niewielokrotnie te same, tak? Rozmawiamy o problemach i rozwiązujemy te problemy, nie szukamy winnych. No mamy takie zachęcające do komunikacji hasła. Wspomniał pan, że ten dekalog został spisany dawno temu. Czy to, że cały czas go stosujecie, to znaczy, że są jakieś uniwersalne zasady działające nawet w zmieniającym się biznesie? Tak. Tak. Bo one są ustawione nie w jakiejś historii, nie w odniesieniu do konkretnego zdarzenia czy konkretnej firmy. I praktycznie wszystkie firmy, w których ja jestem, je zaakceptowały co do zasady. Trudno się mówi
Większość menadżerów, znaczy tych dobrych menadżerów, żyje w obszarze złej informacji. To jest to, co ich otacza na co dzień. Zderzają się ze złymi informacjami, na złe informacje muszą reagować. Dobre informacje zawsze mogą poczekać. Więc nauczenie się wzajemne akceptowania tych złych informacji, zarówno od tego podwładnego, czy od tej osoby, z którą się współpracuje, jak i nauczenie się też samemu tego, że akceptuje się te złe informacje, które bardzo często są no, po prostu nieprzyjemne. Tak? No, robimy coś źle, obsługujemy klienta, coś się zdarzyło, coś, czego byśmy nie chcieli. Tak? No i pierwsza reakcja, którą widzimy często w filmach, to mimo, że nie zabija się posłańców, to jednak tych posłańców zabijali historycznie, prawda? Więc jak się powstrzymać, jak zdobyć w sobie na tyle samokontroli, żeby wysłuchać tej informacji, postarać się ją zrozumieć, a nie zamknąć się, czyli nie zatrzasnąć tych drzwi i nie zbudować takiej bariery, która sprowadzi się potem do tego, że będziemy jako ten lider czy menadżer podejmowali złe decyzje, bo nie będziemy mieli prawidłowych informacji. Skoro budowanie zespołów jest takie ważne, to porozmawiajmy chwilę o tym, jak pan buduje zespoły, jak pan dobiera ludzi. To jest jakiś schemat, jakiś jeden profil, którego pan szuka, jakiś jeden sposób ich wynajdywania? Nie, mam jeden system oceny. Czyli mam ocenę podzieloną na 14 punktów i prowadzę ją stale. Oceniam kandydatów w każdym z tych punktów od 1 do 10. Generalnie taka rozmowa trwa teoretycznie 45 minut, zazwyczaj 1,5 godziny plus pół godziny dla tego kandydata. Dzisiaj staramy się to robić zespołowo, czyli robimy to zazwyczaj w 3-osobowych zespołach i oczekujemy wzajemnie od siebie spójnej rekomendacji, czyli każdy de facto w takim zespole ma prawo weta. Poprawiamy się cały czas, tak? Poprawiamy się, ale mimo to są najdroższe pomyłki. To są bardzo często najdroższe pomyłki i wycofanie się z takiej pomyłki kosztuje mnóstwo pieniędzy, czasu, demotywacji zespołu, trudne projekty. Poza tym w budowie zespołu potrzebny jest prawidłowy balans, tak? Czyli my oczywiście potrzebujemy zewnętrznych ludzi, potrzebujemy świeżej krwi, potrzebujemy nowych idei, potrzebujemy kogoś, kto przychodzi do organizacji i potrafi powiedzieć, coś robicie źle, albo można to robić inaczej, można to robić lepiej, prawda? Ale potrzebujemy też balansu, potrzebujemy wewnętrznych awansów. Potrzebujemy wielu ludzi, którzy są w stanie wewnątrz organizacji awansować i pokazywać, że warto, tak? Czyli że warto pracować, warto się przykładać, bo za to jest nagroda. No mówię, to bardzo trudny fragment. Bardzo trudny. Ma pan wiele firm w portfelu, ale najcenniejszą jest Syntos, nasz chemiczny gigant, drugi co do wielkości na świecie producent kauczuku. Bez wątpienia najbardziej wartościowa pana spółka, ale czy to jest najlepsza inwestycja w pana życiu? Pyta pan w kategoriach zwrotu z kapitału? Czy już do pana oceny, czy zwrotu z kapitału, czy z zadowolenia z tej inwestycji? Nie, no to była oczywiście dobra decyzja. W każdej takiej decyzji było w niej dużo, dużo przypadków, tak? A potem jakby od momentu, kiedy ten przypadek się przerodził już bardziej w decyzję, no to od tego momentu było dużo, dużo walki i dużo, dużo lat. Ja jestem w Syntosie, myślę, że 17 lat. To jest naprawdę długo. A zaczęło się nie od Syntosu, tylko zaczęło się od dworów, prawda? Bo tak się ta firma nazywała i w momencie, w którym ja się w niej pojawiłem, ona była w opłakanym stanie, tak? De facto przeprowadziła inwestycję, znaczy emisję ratunkową, a ja nie zdając sobie sprawy z tego, że to jest emisja ratunkowa, zostałem jej dużym akcjonariuszem. Tak się to zaczęło od takiego przypadku, prawda? No ale wie pan, to jest historia Barlinka, tak? Ja Barlinek też kupiłem jako upadający tartak, który nie miał już na wypłaty i był w tragicznej sytuacji. Także ileś takich miałem takich powiedziałbym przypadków, gdzie wydawało mi się, że jest jakaś wartość i że wierzę, że tą wartość się da zbudować. No i potem okazywało się, że w dużej mierze się nie pomyliłem, że udawało się przechodzić do następnego etapu. Kilka lat temu robiłem z panem wywiad, który zatytułowałem Pierwszy przemysłowiec z trzeciej EP.
Bo dlatego, że ciągnie pana do biznesów przemysłowych, to widać. Lubi pan fabryki, lubi pan linie produkcyjne, lubi pan, jak coś z nich zjeżdża. Ale czy to oznacza, że nigdy nie ciągnęło pana do usług, do takich rzeczy no, nienamacalnych, takich, gdzie nie widać produktu, który się wytwarza? Nie wiem, czy retail to są usługi? Bo to jest też to, co robię. Natomiast dziękuję za ten tytuł. On jest fantastyczny. Naprawdę super tytuł, tak? Być przemysłowcem. Fajne. Nie, ciągnie mnie w różne strony w biznesie. Raczej szukam okazji, tak? A potem te okazje wypełniam właśnie, czy staram się wypełniać jakościowymi ludźmi, budować jakościowe zespoły. Komfort jest takim przykładem. Komfort, 165 sklepów. Kiedyś bardzo fajna firma założona przez prywatnych właścicieli, sprzedająca najpierw dywany, potem dywany i wykładziny. Myśmy to przekształcili po kupnie, bo ten model zaczął umierać po prostu. Przekształciliśmy to po kupnie dzisiaj w omnichannelową organizację sprzedającą de facto wyposażenie do domu pod hasłem Comfort Home. W ramach tej omnichannelowej organizacji, jeszcze nie do końca zdevelopowany, ale funkcjonujący, mamy komponent pełnego serwisu. Zakładam, że rok, dwa zamówi pan u nas łazienkę w 5 dni w dowolnym terminie, ale dzisiaj mamy pełny zakres usług, prawda? Czyli nie tylko sprzedajemy produkty, ale de facto sprzedajemy rozwiązanie. Czyli sprzedajemy doradztwo, sprzedajemy projektowanie, sprzedajemy dostarczenie i sprzedajemy usługę wykonawstwa. Bardzo mi się ten model podoba, a w wielu obszarach uważam, że on będzie w ogóle rozszerzał rynek. Bo żeby wyremontować mieszkanie, my zaczynamy zdobywać kompetencje i wiedzę w bardzo unikalnym dla nas obszarze, w obszarze, który ma olbrzymią cykliczność, tak? No bo remontujemy łazienkę statystycznie raz na 10,5 roku i teraz przychodzi do tego remontu, którego się boimy, nie jesteśmy przekonani, czy go skończymy, tak? To jest duże wyzwanie. Mało tego, zajmujemy się, jesteśmy dziennikarzami. Po co nam te umiejętności? To trochę tak jak z Himmelsbachem, no nie? Więc chcemy to ułatwić, tak? I myślę, że jak to ułatwimy, tak, to rynek sam w sobie się może rozszerzyć. Mówiliśmy już o najlepszych inwestycjach, porozmawiamy o najgorszej. Jaka jest najgorsza inwestycja Michała Sołowowa albo jakaś decyzja biznesowa, której pan bardzo żałuje, której by chciał cofnąć czas, może nie zrobił jej wcześniej. Taka biznesowa porażka, z której wyciągnął pan jakąś lekcję. No niewątpliwie pierwszy przykład, który tych przykładów jest pewno N, tak? Ale pierwszy przykład, który mam w głowie, dotyczy prasy, tak? Miałem taką przygodę. To była przygoda najpierw z bardzo dużym sukcesem. Za chyba 3000 dolarów kupiłem Echo Dnia, które wtedy też bankrutowało i było popołudniówką w Kielcach. Udało nam się tą popołudniówkę przekształcić na gazetę poranną. Wtedy był taki okres, że oprócz kontentu były też konkursy, prawda? I te konkursy wtedy były atrakcyjne. Myśmy doszli w pewnym momencie do stabilnej sprzedaży Echa w piątki powyżej 100 tysięcy, a Echo obejmowało sobą terytorium dawnego województwa kieleckiego. Ale były dni, gdzie sprzedawaliśmy 200 tysięcy gazety w piątek z konkursem, prawda? A codziennie sprzedawaliśmy tutaj 30-40 tysięcy. To były naprawdę super wyniki. Mało tego, Echo bardzo dobrze zarabiało i było bardzo nisko kapitałochłonne. No jak każdy taki medialny koncept, który sprzedaje de facto content, tak? No to potrzeba było albo maszyn do pisania, albo potem komputerów, prawda? No i jakościowych ludzi, a mieliśmy fantastycznych dziennikarzy. Wygraliśmy z lokalnym konkurentem, czyli ze Słowem Ludu, i to był początek tych problemów, bo po tej wygranej Exbud się poddał i sprzedał nam Słowo Ludu za przysłowiową złotówkę, tak, razem z radiem dodatkowo. Słowo Ludu de facto musieliśmy zlikwidować, tak, czyli nie dało się tego równolegle prowadzić, więc ta transakcja nie przyniosła jakiegoś korzystnego efektu ekonomicznego. Ale wydawało mi się wtedy, że znam się na budowaniu biznesu w gazetach lokalnego, więc gdzieś zgłosił się ktoś do mnie z przekrojem, kupiłem przekrój, na szczęście stosunkowo szybko go sprzedałem, nie tracąc na tym pieniędzy, tylko coś małego zarabiając. No a potem Zbyszek Jakubas był na takim, powiedziałbym, rozdrożu.
No ja się pojawiłem z własnej inicjatywy i kupiłem od niego Życie Warszawy, wierząc w to, że w Warszawie jest miejsce na lokalną gazetę. I Życie Warszawy to była porażka, tak? Czyli wydawało mi się, że jest miejsce na lokalną gazetę. Jak zrozumiałem, że de facto w Warszawie każda gazeta jest traktowana przez warszawiaka jako lokalna, bo każda ma wkładkę, czy to jest Gazeta Wyborcza, czy Rzeczpospolita, tak? Mają zupełnie inne zasięgi. Trudno zbudować zespół. Ja jeszcze byłem stosunkowo oszczędny, więc chciałem ten zespół zbudować jakoś oszczędnie. Wymyśliłem koncept wystartowania z ogólnopolską gazetą, z takim zacięciem lekko prawicowym, prawda, ale wolnorynkowym. Zbudowałem cały zespół atrakcyjnych, powiedziałbym, jakościowych dziennikarzy rozpoznawalnych. Wydawaliśmy nawet tą gazetę, co prawda do wewnątrz, do komputera. I zrezygnowałem z tego projektu w ostatnim momencie. Znaczy uznałem, że nie jestem w stanie zainwestować ćwierć miliarda złotych w tak ryzykowną branżę, gdzie ten trend jednak na spadek czytelnictwa był bardzo wyraźny, gdzie konkurencja już takich wertykalnych portali zaczęła się pojawiać, tak? Więc dlaczego ten biznes drukowany miałby wygrać z tym online'owym? No i de facto wycofałem się z dużą stratą, sprzedając wtedy Rzeczpospolitej Życie Warszawy. No i chciałem zamykać Życia Warszawy jako ikony, więc udało mi się jakimś cudem doprowadzić do takiej transakcji, żeby Rzeczpospolita przejęła Życie Warszawy. I ta przygoda de facto nauczyła mnie kilku rzeczy. Pierwszą to jest prawidłowej oceny rynku, tak? A drugą to niekoniecznie to, co potrafisz robić na małym rynku, będzie działało na dużym rynku. Niekoniecznie te same mechanizmy funkcjonują. No i kolejna rzecz to trzeba być zdecydowanym, ponieważ czas ma ogromne znaczenie. Być może gdybym momentalnie przystąpił do tego projektu w taki sposób, powiedziałbym, agresywny, to być może on by odniósł sukces. Ale raczej nie. Raczej straciłem 80-90 milionów, ale zarobiłem 250, które bym stracił w konsekwencji tej kolejnej decyzji. A propos zarabiania, zarobił pan w swoim życiu już tak dużo, ma pan tak duży majątek, że nawet gdyby pan bardzo się starał, to pewnie ciężko byłoby go wydać. Więc wielu pewnie widzów zadaje sobie pytanie, po co pan dalej działa w biznesie, po co pan chodzi do pracy, po co pan realizuje nowe projekty? Jednym słowem, co dziś napędza Michała Sołowowa, no bo przecież nie pieniądze. Ja mam, nazwałbym to niski profil konsumpcji. Więc ja nigdy de facto nie konsumowałem, tylko raczej reinwestowałem. A nie miałem też takiego przywiązania do rzeczy, tak? Pewno jako jeden z ostatnich przedsiębiorców w Kielcach wybudowałem własny dom. Prawdopodobnie, a przynajmniej tych przedsiębiorców z mojego pokolenia. Dużo, dużo, dużo później niż wielu z moich kolegów. A dzisiaj co mnie napędza, no to jest fascynujące życie, tak? My tworzymy nowe produkty. Próbujemy zrozumieć konsumenta, zmieniające się czasy. Jest olbrzymia dynamika zmian. Ciągle musimy się dostosowywać. No, ciągle są nowe wyzwania. COVID to całkowicie nowy świat, tak? Zielona energetyka jako powiedziałbym, nasza planeta, jako bardzo silny trend, również trend w biznesie, który dokona rewolucji w wielu obszarach. Powstaną nowe biznesy, które wygrają i mnóstwo, które zostanie zmiecione. Polska jako wyzwanie, prawda? To też jest fantastyczna rzecz, tak? Jesteśmy w momencie krytycznej zmiany miksu energetycznego. Olbrzymie pole dla wielu przedsiębiorców. Więc ja codziennie mam frajdę z tego, co robię. Nie wyobrażam, zresztą rozmawiam z panem podczas urlopu, więc nie wyobrażam sobie szczerze, żebym robił coś innego, a potem nie potrafię nic innego robić. To jest moje życie. Wie pan co, ja w poniedziałek rano, jak się budzę, to nie idę z żalem do pracy, tylko jadę, bo tam jest generalnie fajnie. Mimo że czasami jak wracam o 19, tak, no to nie bardzo chce mi się gadać, prawda? No bo jestem po całym dniu pisania, gadania, mnóstwa dobrych, złych opowieści, najczęściej złych,
Ale następnego dnia z taką samą frajdą idę z powrotem do pracy i dalej mnie to kręci i napędza, tak? Pieniądze to nie jest. Pieniądze w biznesie w pewnym momencie są po prostu wyznacznikiem kategorii, którą możemy powiedzieć sukces, czyli coś nam się udało, tak jak wynik sportowy, tak? Jestem pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty jadąc w rajdzie, tak? Wiem, jak się ciężko starałem, wiem, jak dobrze są moi przeciwnicy, jestem zadowolony, bo jestem piąty, prawda? Bo to był fantastyczny wynik. W biznesie biorę firmę, która traci, jest na skraju bankructwa, nie ma z kim tam rozmawiać, nie ma dobrego zespołu. Potrafię wymyśleć scenariusz na to, jak ta firma może wyglądać, przekonać do tego management, zbudować razem z nim zespół, zainspirować ich tak i wspólnie z nimi to robić i być dalej w tej drodze z nimi, no to jedynym miernikiem tego, czy mieliśmy rację, czy nie, będzie to, czy ta firma w PNL-u na koniec będzie miała powyżej zera, czy nie, czy nasz wzrost tej inwestycji będzie prawidłowy, czy nie. Ale w ogóle, gdyby w biznesie można się zajmować tymi sprawami, to byłoby wspaniale. Najgorzej, że ciągle są fragmenty, które nam przeszkadzają i tych jest dużo. Wspomniał Pan o jednym z trendów, czyli tej zielonej energetyce, transformacji energetycznej. Jakie inne biznesowe trendy są Pana zdaniem kluczowe w tej chwili? Co będzie najmocniej wpływało na naszą rzeczywistość? No wie Pan, w mega trendach to niewątpliwie zmiany klimatyczne są naprawdę krytyczne, tak? Drugim powiedziałbym, drugą rzeczą, która według mnie jako mega trend będzie miała krytyczne znaczenie, to jest żywność. Musimy wyżywić populację, prawda? I ten megatrend na produkcję zdrowej, efektywnej żywności, on po prostu jest, tak? Dalej nas przybywa na świecie, mimo że są regiony, gdzie nas nie przybywa, to jednak Azja króluje i jest coraz więcej ludzi na świecie. I myślę, że to są dwa główne wyzwania, z których płynie mnóstwo konsekwencji i mnóstwo projektów, które muszą być realizowane, żebyśmy mogli dalej żyć na tej planecie. A z perspektywy polskiej wydaje mi się, że nasza pozycja, to może się wydawać śmieszne, ale nasza startowa pozycja, która jest słaba, tak, bo jesteśmy bardzo mocno uzależnieni od energetyki, która nie ma przyszłości, czy od energetyki opartej o węgiel. Ta słaba pozycja może spowodować, że tak jak w wielu branżach, dokonamy skoku, który zbuduje nam przewagę na wiele lat. Wie Pan co, my mamy fantastyczny transfer danych, fantastyczne telefony, jesteśmy daleko do przodu przed Stanami Zjednoczonymi, jeżeli Pan rozpoznaje Stany Zjednoczone jako powiedziałbym całe terytorium, daleko do przodu. System bankowy w Polsce jest absolutnie super rozwinięty, super konkurencyjny, rozwinięty, obudowany technologią. Mamy nowoczesne stacje benzynowe, prawda? W Europie tak nie jest. Czyli myśmy dokonali takiego skoku, ponieważ mieliśmy bardzo nisko bazę w momencie, w którym tego skoku dokonowaliśmy. I nie przechodziliśmy przez te etapy pośrednie. I być może w energetyce też się tak zdarzy, tak? Czyli że zameldujemy się z rozwiązaniami w energetyce, które okażą się być wygrywające przyszłościowo i stworzą nam średnio bądź długoterminową przewagę. Oczywiście musimy być otwarci na zmiany, tak? I musimy chcieć. No, my na pewno chcemy. Na koniec chciałem Pana zapytać o rady dla tych widzów, którzy myślą o założeniu biznesu albo są na początku swojej drogi. Co by Pan radził? Co trzeba mieć albo co trzeba zrobić, żeby mieć w biznesie sukces? Kim trzeba być? Jak działać? No zawsze są szanse. I to nieprawda, że te szanse 10 lat temu, 20 lat temu były większe, a teraz są mniejsze. Zawsze są szanse. I trzeba wierzyć w to, że te szanse istnieją. Druga rzecz, to uważam, że bardzo warto rozglądać się dookoła siebie. Większość biznesów wynika z obserwacji i ze zrozumienia świata, który nas otacza. Blisko, średnio, daleko, tak? Ale ten świat blisko ma bardzo duże znaczenie.
bardzo często jakieś małe zdarzenie jest przyczyną kolejnego zdarzenia, zrozumienia czegoś, zrozumienia jakiejś potrzeby konsumenta, więc ten świat blisko, tak? Trzecia rzecz to stawianie sobie racjonalnie poprzeczki. Trzeba się wysilić, żeby tą poprzeczkę przeskoczyć, tak? Ale jak ona jest o wiele za wysoko, to tylko nas frustruje, że nie jesteśmy w stanie mimo treningu ją osiągnąć. Więc stawianie sobie racjonalnych celi, tak? Zarządzanie de facto własnymi oczekiwaniami. Nikt, ale to naprawdę, to też być może są takie case'y w biznesie, ja nie jestem takim case'em, ludzi, którym się udaje coś z dnia na dzień, łatwo, szybko, ale raczej takich case'ów nie ma. Raczej to jest ciężki wysiłek, wzloty, upadki, to nie dzieje się z dnia na dzień. To chyba trzeba być cierpliwym, prawda? Trzeba być cierpliwym i trzeba wierzyć w tą szansę. Ale ta ostatnia cecha, o której bym powiedział, no to po prostu trzeba wierzyć, trzeba być optymistą. Trzeba wierzyć, że jesteśmy w stanie coś zrobić. Bardzo dziękuję, panie Michale, za fantastyczną rozmowę. Przepraszam. Przecież powód tego spotkania to jest 25-lecie Pulsu Biznesu, a nie wywiad ze mną. Także chciałem jako czytelnik po pierwsze podziękować za to, że jesteście. Po drugie chciałem powiedzieć, że nie tylko jestem czytelnikiem, ale również jestem subskrybentem. I de facto codziennie rano naciskam Puls Biznesu na iPadzie i przelatuję przez artykuł, najpierw przez te trzy u góry, a potem przez te w dół, prawda? Więc robię to systematycznie codziennie. I trzecia rzecz, wielokrotnie w życiu dzięki informacji w Pulsie Biznesu coś konkretnego zrobiłem. Odbyłem kolejną rozmowę, do czegoś mnie to zainspirowało, wykonałem jakiś ruch, zadzwoniłem do kogoś, prawda? Więc Puls Biznesu to nie tylko gazeta jako gazeta, ale Puls Biznesu to przynajmniej historycznie dla mnie to było takie źródło informacji, które mnie inspirowało do wielu działań. I mówię to teraz poważnie, nie dlatego, że macie 25-lecie. Więc jeżeli mogę, to chciałem powiedzieć, że życzę wam kolejnych 25 lat. Życzę wam dużo energii, tego, żebyście się zmieniali tak, jak się zmieniacie i żeby wam było dobrze z tymi zmianami i żeby wasi czytelnicy, tak, tacy jak ja, mogli za kolejne 25 lat powiedzieć, że dzięki Pulsowi Biznesu podjęli istotne, fajne, dobre dla siebie decyzje albo przynajmniej coś zrozumieli. Zrobimy także wszystko, żeby tak było. Bardzo dziękuję za życzenia w imieniu całej ekipy. Oczywiście ten kolor też ma znaczenie, no bo jest unikalny. Nie zmienimy się. Dziękuję bardzo. Pozdrowienia.